Studio Dziennik. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a to jest program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. A dziś naszym gościem jest Radosław Pawlaczyk, mieszkanie z Głuszycy, konstruktor, wynalazca i przede wszystkim właściciel elektrycznego Malucha. którzy już w internecie mówią, pan samochodzik z Głuszycy. Tak Dzień dobry, witaj, cześć. E-Maluch e został już gwiazdą internetu. Jesienią ubiegłego roku w twoim garażu, pamiętam, oglądaliśmy samą karoserię. Wtedy kupiłeś z Muzeum Popularnego Kaszlaka, a dziś to zarejestrowany, napędzany elektryczny. Elektrycznie samochód. Przypomnijmy na początku naszej rozmowy, jakie miałeś założenia wtedy, kiedy budowałeś tego malucha, ile on miał kosztować, ile miał przede wszystkim przejechać kilometrów. Tak, tak. Przy pierwszym spotkaniu pamiętam to bardzo dokładnie. Założyłem sobie takie sztywne założenia, które postanowiłem realizować do końca za wszelką cenę. Więc przede wszystkim chodziło o dystans, czyli minimum 50 kilometrów to jest dojazd do pracy i z powrotem. Yy, miało być to ta konwersja wykonana w kwocie 5000 zł, co było dość trudnym zadaniem, okazało się później, tak. Yy, no, ładuje się z fotowoltaiki, więc, więc ładowanie miało się odbywać za darmo. I... A to był taki pomysł na to, żeby właśnie stworzyć sobie samochód do jazdy za darmo do pracy? Tak, tak. Szczerze mówiąc, to był taki pomysł z tego względu, że tak, no, ruszyła wtedy, no, już gdzieś było w trakcie mocno fala elektromobilności, tak. Yy, rozglądałem się za tymi ofertami gdzieś tam komercyjnymi, żeby kupić takie auto. Ale powiem szczerze, że wtedy ceny do dzisiaj no są moim zdaniem ciut za wysokie, tak delikatnie mówiąc. Więc yy, wymyśliłem, że trzeba wykorzystać tą energię z, z fotowoltaiki, bo mamy jej nadwyżkę. I no, po co ją magazynować i zużywać bez sensu, jak można za nią jeździć. A tak? dlaczego wybrałeś malucha? Mogłeś wybrać każdy samochód. Tak, oczywiście tutaj no, można było tak, jak mówisz, wybrać każdy na auto, jednak jest sentyment do malucha, tak? Maluch to jest jedno z pierwszych moich aut po Syrenie zaraz, tak. I, I został ten sentyment. Y Płynie we mnie motoryzacyjna krew, jakby tu nie patrzył, bo prowadzę też projekt Mustang z 66, więc, więc te klasyki y, są cały czas ze mną i z moją rodziną i, no i dlatego, dlatego postawiliśmy na Malucha. No i przede wszystkim dlaczego? Dla, dlatego, bo, bo to było chyba priorytetowe, że no jednak y, poniekąd ten Maluch jest polski, tak? No, powiedzmy, że jest tam oczywiście ta licencja włoska, ale, ale przez wiele lat był produkowany w Polsce i chyba to zaważyło na tym, że że, że to w zasadzie jedyne, jedyne takie polskie auto. No. Kupiłeś malucha, który był normalnym spalinowym maluchem, tak? Tak, to tak, był tak. Taki tak. tradycyjny Fiat, jaki każdy mógł kiedyś kupić. No i zacząłeś go przerabiać. No właśnie, nie masz silnika spalinowego, jest napęd elektryczny. To była gotowa konstrukcja, ty to budowałeś. Jak to wyglądało? To znaczy ja tutaj ja tutaj sięgnąłem bo taką nietypową, troszkę dość, dość trudną drogę, ponieważ tak, gotowe sety do konwersji auta można już sprowadzić, bo w Europie jest tam, no w tej chwili już też można kupić, ale, ale to są pieniądze wysokie. No w tym budżecie 5 tysięcy, które ja sobie założyłem, to nie, nie zdobyłbym nawet silnika. Tak? Gotowe sety, czyli, Ta, czyli, czyli, czyli taki czyli zestaw, czyli silnik, który sterownik, tak, mhm. do, tego, do tego nawet niektórzy sprzedawcy dają już i, i komplet baterii. No, i to jest kwota gdzieś tam powiedzmy na pewno y, około 30 tysięcy, więc to się mija całkowicie z celem. Y, ja tu poszedłem drogą taką, że no po prostu będę szukał komponentów y, takich jak potrzebuję, ale nie po haśle konwersja auta, bo, no bo samo to hasło już powoduje cenę tych, tych, tych komponentów. No i tutaj to się udało. Ten szal był dobry, bo, no bo silnik znalazłem y, nie do końca do, do konwersji auta, bo to jest silnik od pompy hydrauliki, ale po. Ciężkich tam przebojach, bo też nie mówię, że to było łatwe, dostosowaliśmy go do malucha i, i w tej chwili spisuje się świetnie. No i kosztował 1000 zł, nie, nie 5-6 tysięcy złotych. Ale miałeś problemy z bateriami, pamiętam? Tak, tak, wcześniej. bo, bo pierwsze, pierwsze próby, pierwsze testy, co zresztą tam relacjonujemy na kanale, yy, też z początku próbowałem taką metodą tradycyjną, czyli, czyli taki old school zasilić tego malucha bateriami kwasowymi, czyli tak jak kiedyś, tam 50-60 lat temu, ale niestety no tutaj. Zrobiliśmy zasięg tylko 25 km, także to, to jest, to było, że tak powiem, poza projektem, tak. Sięgnęliśmy zaraz po set baterii litowo i tutaj też szczęście, że znalazłem człowieka pasjonata takich projektów i w zasadzie no, trzeba tu powiedzieć, że on mi przekazał te baterie, bo to też była jakaś symboliczna kwota, bo inaczej na pewno tego, tego pułapu cenowego bym nie osiągnął. No właśnie, jaki cel udało się zrealizować? Mówiłeś 5 tysięcy złotych i minimalny zasięg 50 kilometrów. Jak to wygląda już po uruchomieniu, zbudowaniu? Tak jest, tak. tak takie były, trzeci, trzeci punkt jeszcze był taki, że jak najwięcej komponentów ma pochodzenie chodzić z Polski, co też było trudno, tak? No ale ale, ale no, finalnie zamknęliśmy to rewelacyjnie i to przerosło nawet mnie, bo, bo po zastosowaniu tego setu baterii litowo-jonowych zrobiliśmy zasięg 150 km tak tutaj po naszych górkach. A nawet robiłem test takiego zasięgu do, do rozładowania całkowitego, to było 200 km po równinach w takiej ciepłej temperaturze. To naprawdę takie auto kompaktowe to jest super wynik, yy, więc, yy, więc zasięg przekroczyliśmy no, prawie czterokrotnie no te, tą barierę cenową niestety troszkę przeskoczyłem, ale to też mówię, też tylko dzięki temu, że, że zaraziłem wielu, wielu znajomych, wielu kontrahentów tym, tym projektem i no udało się to zrobić, jeśli chodzi o części do konwersji za 6 tysięcy złotych, no i z tego też jestem dumny, bo, bo to jest rewelacyjna kwota. Ale to jest chyba wynik e, nie do powtórzenia, no bo to tak, tak nie liczysz, tak, rozumiem, tak. swoich godzin pracy i, i całego zaangażowania Jasne, grupy ludzi. I to trzeba szczerze powiedzieć, bo, 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 bo tutaj się też no, są takie wypowiedzi, że to jest nie do zrobienia. No, to jest nie do powtórzenia, tak? Gdzieś, gdzieś yy, mówię, zaraziłem znajomych, oni mi pomogli, tak jak mówię, kolega przekazał baterię, silnik gdzieś tam się udało zdobyć. Sterownik też na zasadzie takich pierwszych testów wykonała mi firma w Polsce i to też w rewelacyjnej cenie, więc, więc później komercyjnie na pewno jest to Czyli zaraziłem tak naprawdę. No, no, tak, tak, szczerze mówiąc, pewnie yy, tutaj yy, no, firma, która robiła sterownik. Bardzo przychylnie tutaj szef się do, do, do tego przyłożył i, i zrobili taki dedykowany sterownik dla mnie, polski. I z tego jestem dumny, bo, bo to jest taki w zasadzie zasadniczy element tego malucha. No i jest to serducho polskie, więc ludzie więc, no, myśleli dalej. co to dużo Ile czasu ładuje się e, Twój maluch? Jak to wygląda? Jaka prędkość mhm. maksymalna można osiągnąć? Ja sobie skonfigurowałem taki set ładowarek na maluchu nie jako jedna ładowarka, czyli, czyli nie oboszczyłem się tą jedną ładowarką, tylko zrobiłem sobie trzy ładowarki mogę to konfigurować jeśli się spieszę, tak, czyli, czyli w, tym, w tym piku 2,5 godziny jestem w stanie się do, do 100% naładować, to też jest bardzo dobry wynik, bo, bo, bo te komercyjne ota się tam dłużej, jeśli chodzi ale o takie domowe Ale to się z takiego zwykłego Tak, gniazdka? tak, mam, mam gniazdko, mam przejściówkę na gniazdko 220, z tym, że tam jednak troszkę dłużej, bo z jednej fazy ciężko tam uzyskać taki prąd, ale mam wtyczkę zwykłą trzyfazową, czyli taką, jak większość gospodarstw też używa i wtedy już ładujemy się 2,5 godziny, no i mam przejściówkę na Warki te, te miejskie, czyli typ 2, gdzie, gdzie można się siedzieć tam w drodze. Maksymalna prędkość? No w tej chwili tak. To, to z prędkością maksymalną to była, to była długa wojna i w zasadzie skończyła się dopiero jakoś chyba niedawno, tydzień temu zamknęliśmy ten temat, bo z początku był problem. Ten silnik miał niskie obroty, bo no nie był to silnik do konwersji i, i tam było 40 na godzinę, gdzieś tam na, na prostej mogliśmy się do 50, 60 rozpędzić i o ile na początku to dla mnie jeszcze nie był problem, bo bo co wsiadałem, to był uśmiech i, i tam nie zależało na tej prędkości, no ale jednak jak zacząłem dojeżdżać do pracy, to już trochę zauważyłem, że, że to jest uciążliwe. I zrobiliśmy no, przynajmniej takie trzy próby y, zabgradydowania tego y, iskrzyni biegów na początku, która się uda, y, no, była porażką. Później zrobiłem taką dodatkową przekładnię. No i w tej, chwili, w tej chwili już tam 100 na godzinę, po takiej prostej można sobie spokojnie jechać. I myślę, że więcej, nawet mógłbym gdzieś tam więcej jeszcze wyżej próbować, ale nie ma sensu, bo no jednak to maluch. To Czyli ma całkiem co, że... sporo 100 km na godzinę. Oczywiście. E, ty bardzo często e, wcześniej powtarzałem. Powtarzałeś to, że to będzie maluch, który jeździ za darmo, bo prąd masz z instalacji tak, tak, fotowoltaicznej, tak. tak? Wyliczyłeś sobie, kiedy ci się zwrócą, na przykład, właśnie koszty budowy. Tak, tak. Ja tutaj zrobiłem takie, takie rozsądne wyliczenie z tego, tego, tego projektu, z tym, że no cały czas mówię, jest to. Jest to wyliczone na, na takich zasadach, jakie ja to zrobiłem, no, ale jednak to zrobiłem, tak? Mhm. Więc 6000 tysięcy które ja włożyłem w części do konwersji, nie licząc oczywiście mojej robocizny, ani koloru, malucha, i tak dalej tego wszystkiego, co jest tam dodatkowo zrobione. Wyliczając na paliwo, które by zużył ten maluch, to jest 20 tysięcy kilometrów. Średnio, bo to tam też nie będziemy co, co do kilometra liczyć. No, w tej chwili już pokonałem ponad 3, a minął miesiąc czasu, także, także podejrzewam, że nawet nie rok mi to zajmie, żeby, żeby ten pierwszy kilometr Darmowy, yy, przejechać. No i to chyba będzie taka naj, naj, największa frajda z tego wszystkiego, że. że... Że można jednak w naszym kraju, w naszym pięknym Wałbrzychu przejechać kilometr za 0 zł. Ciężko było zarejestrować taki samochód, bo on był spalinowy, zmienił się na elektryczny. Masz normalnie zielone tak, tak. blachy, prawda? To znaczy, powiem tak. Z początku myślałem, że to, była, że to co ja przeszedłem, to była straszna mordęga, ale, ale gdzieś tam, teraz w trakcie, już spotykam się z kolegami, którzy wcześniej robili takie konwersje i z tym problemem się. Spotkali, więc, więc wiem, że już nie miałem najgorzej, ale, ale no jest, to, jest to długa droga, dość, dość, dość taka. Ja że tak powiem jestem nauczony pracować na warsztacie i to, i, i to jest takie. To jest ale trzeba żywioł, mieć tak. jakąś opinię specjalisty, po zbudowaniu sprawy. Tak, tak, tam auta. są dokumenty do, do skompletowania, bez których po prostu się tego nie zrobi. My to rejestrujemy jako na podstawie. Um, ustawy, która, która dopuszcza jednostkowo te auta, i, i tam y, musi, być, musi być opinia firmy, która, która robi takie, takie przeróbki, że to wszystko zostało zrobione zgodnie ze sztuką, zgodnie z zabezpieczeniami itd. itd. I tutaj na szczęście ja sobie dość, dość, dość trudne kryteria, czyli, czyli te kryteria bezpieczeństwa, jeśli chodzi o instalację, założyłem wysokie bardzo. Ze względu już na siebie, tak? Czyli na bezpieczeństwo. Nie było. Więc później, jak ja już z tym autem pojechałem, nie, nie było problemów, bo, bo wszyscy nawet patrzyli na to no, przychylnie i z uśmiechem, i było to i, i widać, że było to zrobione zgodnie ze sztuką, ale. Ale no, jednak tą swoją drogą no, musiałem jechać do łodzi na lawecie, bo, bo jednak my tu w Obrzychu, no, no, ja byłem pierwszym przypadkiem w Obrzychu rejestracji auta Zbudowane, zbudowanego tak, na, czyli skonwertowania auta, tak? No ale myślę, że fajnie, bo, no, bo jeżeli ta droga już została gdzieś tam przetarta, tak, to to no, zachęcam, można iść dalej. Tak? Dzwonią ludzie i pytają, czy udostępnisz na przykład plany tego, jak to zrobiłeś, nie wiem, pomysły jakieś e, pytają. Tak, tak, jest duży feedback y, na, kanale, na kanale, staramy się krok po kroku, YouTube kanale tak, na, YouTube. Na, na kanale YouTube, starałem się zawsze krok po kroku, od samego początku w jakiś tam sposób dokumentować to, no, no, nie jesteśmy filmowcami, ale, ale gdzieś to tam amatorsko jest zrobione. I nie, nie, nie zamykam nic. Piszą ludzie, pytają się i to jest fajne, bo, bo no, poza pytaniami o cenę, bo wiadomo, że takie też są, ile by to kosztowało i tak dalej, odzywają się ludzie, którzy, którzy chcą sami się z tym zmierzyć i to jest najfajniejsze dla mnie. I tam zawsze odpowiadam. I, i udostępniam wszystkie takie informacje, które, które zdobyłem w trakcie i no jest, jest, jest dużo i młodych, i starszych ludzi, jakiś jakichś tam fanat fanatyków. A takich ofert, że ktoś dzwonił i mówił, ja mam taki, taki samochód, przerób mi na prąd. Tak, to, mnóstwo, jest? Jest, jest mnóstwo tych ofert, z tym, że no ja w tej chwili nie mam jakiejś tam komercyjnej jeszcze na to oferty i gdzieś powoli to szykujemy, ale też no, trzeba by było przebudować sobie życie, żeby, żeby się zmierzyć dalej. Na pewno będziemy pomagać tym, którzy chcą to zrobić sami. Jest parę ciekawych yy, propozycji, yy, a ciekawe propozycje to, to jest dla mnie zawsze wyzwanie, więc. A więc... szybko pojawiła się pierwsza oferta kupna twojego malucha? Tak, tak, bo po całym tym szumie medialnym to no, oferty kupna momentalnie się gdzieś tam pojawiły, aczkolwiek no ja odrzucam tutaj. No mówią, że, że teoretycznie nie ma rzeczy nie na sprzedaż, ale jednak yy, Emaluszek stał się członkiem rodziny i tutaj yy, cena jest tak wygórowana, że chyba nie, nie będzie nabywcy. Y -y. Jeździsz po zlotach, pokazujesz się tym maluchem, on już w mediach bardzo też często występuje. Jak reagują ludzie? To jest rzeczywiście takie niedowierzanie trochę, że to się dało zrobić? Tak, tak, tak. Często, często jak mówię, że to jest auto elektryczne, bo mam nawet w takim codziennym użytkowaniu, bo wiadomo, że już na zlotach i, i, i na takich spotkaniach, to już, to, to już są przygotowani, tak? bo wiadomo, że będzie maluch. Ale, ale podczas takiej codziennej y, jazdy ludzie robią oczy niedowierzania, tak? że, że, że to naprawdę z auto elektryczne, muszę bagażnik otwierać, żeby udowodnić, że to tak jest. I to jest fajne. Jest super y, pozytywny feedback tego wszystkiego. Nie? Jeżeli jest hejt, to jedynie na, 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 na całą, że tak powiem, elektryczną jazdę, tak, ale to też yy, odpieram, tak. Tam Czyli możemy ciebie wypatrywać. Ema Luchon ma taki symbol, charakterystyczny znak, więc wypatrywać tak jest, ma znaczenie. Zatrzymywać, pytać można śmiało. Ma charakterystyczny kolor, także, także rzuca się w oczy i, i no jest opisany, także tak. Zachęcamy do tego, by no, rozmawiać w, w, w każdej możliwej sytuacji. Radosław Pawlaczyk mieszkanie zgłoszony. Wszyscy, konstruktor, wynalazca i przede wszystkim właściciel elektrycznego Malucha był gościem programu Studio Dziennik. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję bardzo.